Cześć, wytłumaczę Wam dziś wszystko, co musicie wiedzieć o roztworach i solankach, a pamiętajcie, że tutaj pod spodem w opisie znajdziecie te notatki, na których ja będę pisać do druku. CP to jest stężenie procentowe roztworu. I żeby je obliczyć, dzielimy masę substancji przez masę całego roztworu i mnożymy razy 100%. Ale pamiętajcie, że masa całego roztworu to masa substancji plus masa wody, dobra? I teraz przejdziemy sobie do takich zadań i zaczynamy od najprostszych. Pamiętając o wzorach, tak, mamy zadanie. Oblicz stężenie procentowe roztworu o masie 50 g, w którym znajduje się 5 g substancji. No to słuchajcie, ms, masa substancji, piszemy 5 g, tak? Roztworu o masie 50 g, czyli masa roztworu 50 g. No to jak mamy masę roztworu, masę substancji, korzystamy z tego wzoru. Czyli mamy CP równa się masa substancji przez masa roztworu razy 100%. No to masa substancji mamy 5, masa roztworu 50 i jeszcze razy 100%. No to 5 i 50 się ładnie skróci i mamy teraz 1/10 razy 100%, tak? No to teraz zobaczcie, to zero z tym zerem się skróci i stężenie tego naszego roztworu to 10%. Oczywiście, jeżeli wymagana jest odpowiedź, też zapisujemy odpowiedź. Teraz oblicz stężenie procentowe roztworu składającego się ze 100 g wody i 20 g soli. Wynik zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku. No to tak, stężenie procentowe mamy obliczyć, tak? Masa wody to 100 g. Masa soli, tak, czyli masa substancji, 20 g. No to teraz korzystamy z tego drugiego wzoru, że masa substancji podzielić na masę roztworu, czyli masa wody plus masa substancji razy 100%. No to masa substancji mamy 20 g. A teraz będziemy sobie dzielić przez masa wody plus masa substancji. Czyli mamy 100 dodać 20 i razy 100%. Pamiętajcie, mnożenie jest przemienne, to też mogło być napisane ms plus mw i wynik będzie ten sam. Dobrze, no to mamy tak, 20 podzielić na 120 razy 100%. No to te zera nam się ładnie skrócą. I jeszcze co nam się skróci zaraz? Mamy 2/12, to jeszcze widzę, że przez 2 skrócimy. No to 2 podzielić na 2 to 1, 12 na 2 to 6. Czyli mamy 1/6 razy 100%. Czyli to jest 1/6 razy 100% pierwszych. No i teraz słuchajcie, jeszcze można skrócić na 2. Tu jest 3, a tutaj będzie 50. Czyli mamy 0,53%. Ale proszą nas, żeby zaokrąglić wynik do dwóch miejsc po przecinku. Czyli musimy podzielić pisemnie, nie? No to tak, 50 na 3. Ile razy w 50 mieści się trójka? Czy zaczynamy od 50, czy zaczynamy od piątki? Od piątki, bo w piątce już trójka się mieści. Czyli tu jeden raz. 1 razy 3 to 3. 5 minus 3 to 2, spisujemy 0. Ile razy w 20 mieści się trójka? 6 razy, bo 6 razy 3 to 18. Nad znakiem dzielenia piszemy przecinek. Tutaj dopisujemy 0. Ile razy w 20 mieści się trójka? 6 razy. 6 razy 3, 18. I znowu, ile razy w 20 mieści się trójka? 6 razy. Dobrze? Ja teraz troszkę tutaj przesunę, żebyśmy się zmieścili, chociaż niektórzy już pewnie znają wynik. Dobra, no to odejmujemy, dopisujemy 0, znowu będzie 6, tak? Dobra, czyli generalnie mamy 16 i 6 w okresie. To oznacza to samo, co
16,66666%. Ale mamy zaokrąglić, czyli już napiszemy tutaj falę do dwóch miejsc po przecinku, czyli tu piszemy przerywaną linię. Jeżeli za tą przerywaną linią stoi 5, 6, 7, 8 lub 9, to dodajemy 1. Jeżeli stałoby 0, 1, 2, 3 lub 4, to nie dodajemy nic. Stoi szóstka, więc dodajemy 1. Będzie 16,67%. Do 300 g 5% wodnego roztworu soli wsypano 10 g soli. Ile wynosi teraz stężenie procentowe takiego roztworu? Wynik zaokrągli do całości. No to tak. Mamy 300 g 5% wodnego roztworu soli. 5% to oznacza, że 5% w tym roztworze to jest sól. Czyli musimy policzyć 300 razy 5%, żeby dowiedzieć się, ile już mamy soli w tym roztworze. Czyli mamy 300 razy 5 setnych. Tak, no to te zera nam się skrócą. 3 razy 5, 15 gram. Tyle mamy soli w tych 300 gramach. I wsypano jeszcze 10 gram. Ok? No to tak, stężenie procentowe to jest masa substancji przez masa roztworu razy 100%. No to my już mieliśmy 15 gram soli, ale dodajemy jeszcze 10 gram soli, tak? I do tej pory masa roztworu to było 300 gram, ale my jeszcze dodajemy te 10 gram soli, tak? Bo zobaczcie, masa substancji wzrośnie, bo mamy 10 gram więcej, ale masa całego roztworu też wzrośnie o te 10, prawda? I mnożymy razy 100%. No to mamy 25 przez 310 razy 100%. No to zobaczcie, coś nam się skróci. Tak, to 0 z tym 0. I teraz co możemy zrobić? 25 razy 10% będzie 250% przez 31. Czyli mamy generalnie 250/31%. No ale proszą nas, żeby zaokrąglić do całości. No to musimy podzielić 250 na 31. W 25 31 się nie mieści, w 250 zmieści się ile razy? Chyba 8, bo generalnie 8 razy 3 to 24, to mamy 30. No to 8 razy 30, 240, 1 razy 8, 8. Czyli mamy 248. Przecinek. Tutaj mamy, odejmujemy 2, dopisujemy 0. W 20, 31 się nie mieści, piszemy 0. 0 razy 31, 0, odejmujemy, dopisujemy kolejne 0. No to w 200 ile się mieści? Tylko słuchajcie, czy nas to interesuje? No nie interesuje, bo mamy mieć jedno, mamy do całości. Czyli jeżeli mamy do całości, to tu piszemy przerywaną linię. Jeżeli za tą linią stoi 0, 1, 2, 3 lub 4, nie dodajemy nic. Jeżeli stałoby 5, 6, 7, 8, 9, dodalibyśmy 1. Czyli zmieniamy znak równa się na taki znak zaokrąglenia, że jest to około 8%. I jeżeli wymagana jest odpowiedź, zapisujemy jeszcze oczywiście odpowiedź. A teraz idziemy do zadania czwartego. Zmieszano 300 g 5% roztworu soli z 200 g 10% roztworu soli. Jakie stężenie procentowe ma tak powstały roztwór? Tak, zmieszano 300 g 5% roztworu soli. No to znaczy, że 5% w tych 300 gramach, 5% w tych 300 gramach to jest sól. Z 200 gramami 10% roztworu soli. Czyli w tych 200 gramach 10% to sól. Jakie stężenie procentowe ma tak powstały roztwór? To policzmy teraz masę substancji. Czyli tak jak mówię, w tych 300 gramach 5% to sól, więc mamy 300 razy 5%. Czyli 300 razy 5 setnych. Ok, no to te zera nam się ładnie skrócą. 3 razy 5, 15 gram mamy soli w tym roztworze. No i 200 gram 10%. No to mamy 200
razy 10 setnych. Skraca się ładnie. 2 razy 10 mamy 20 gram. Czyli generalnie naszej substancji mamy 15 plus 20, łącznie mamy naszej substancji 35 gram. Stężenie procentowe to jest masa substancji przez masa roztworu razy 100%. No to masa substancji 35, masa całego roztworu 300 plus 200 mamy 500 i razy 100%, tak? No bo musi być cała substancja, jaka jest w roztworze, przez cała masa roztworu. No to zera nam się tutaj ładnie skrócą i zostanie nam 35,5% po skróceniu 7%. I gotowe. Jeżeli wymagana jest odpowiedź, zapiszcie też odpowiedź. W 20% roztworze jest 16 g soli. Oblicz masę całego roztworu. Czyli słuchajcie, mamy obliczyć masę roztworu. Stężenie procentowe 20%. Masa substancji 16 g. Wzór na stężenie procentowe to jest masa substancji przez masa roztworu razy 100%. No to mamy stężenie procentowe 20, masa substancji mamy 16, masy roztworu nie znamy i mamy razy 100%. No to dzielimy obustronnie przez 100% i mamy 20% przez 100% równa się 16 przez mr. No to te procenty się skrócą, to 0 się skróci, prawda? I mamy, że 0,2 będzie jeszcze można skrócić, to 16 przez mr. Przez 2 skrócimy, prawda? Czyli mamy 1/5 to 16 przez mr. I mnożymy sobie na krzyż. 1 razy mr to mr, 5 razy 16 mamy 80, czyli masa roztworu to 80 gram. Jeżeli odpowiedź jest wymagana, oczywiście zapiszcie. Teraz mamy następny. Oblicz masę soli w roztworze 4%, w którym znajduje się 100 gram wody. Wynik zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku. No to słuchajcie, mamy tak. Oblicz masę soli, czyli masa substancji. Jeżeli mamy masę wody 100 gram i w roztworze 4%. No to mamy wzór. CP równa się masa substancji przez masa wody plus masa substancji razy 100%. No to CP 4% równa się masa substancji, no nie znamy jej, masa wody 100 plus ta masa substancji razy 100%. Dzielimy przez 100% i mamy 4% przez 100%, ładnie nam się zaraz skróci, a tu mamy ms przez 100 plus ms. No to to nam się ładnie skróci i tu będzie 1, a tutaj 25, tak? Czyli 1/25 to jest ms przez 100 plus ms. I mnożymy na krzyż. Ja to troszkę na lewo przesunę, bo słuchajcie, boję się, że się nie zmieszczę. Dobra, no to słuchajcie, teraz tak, na krzyż 1 razy 100 plus ms, czyli to będzie po prostu 100 plus ms, równa się 25 ms. Przenosimy ms na drugą stronę, czyli 100 to będzie 24 ms. Dzielimy na 24, więc ms to będzie 124. Możemy skrócić przez 4, to tu będzie 25, a tutaj 6. No i mamy do dwóch miejsc po przecinku, no to dzielimy 25 na 6. W 25/6 mieści się 4 razy. 4 razy 6, 24. Nad znakiem dzielenia przecinek. W 10/6 mieści się 1 raz. 1 razy 6 to 6. 10 minus 6 mamy 4. W 46 mieści się 6 razy. 6 razy 6, 36. No znowu tutaj 6 razy, prawda? No to słuchajcie,
dwa miejsca po przecinku. Że za przerywaną linią stoi 6, to dodajemy 1, bo pamiętajcie, że za przerywaną linią, że jeśli za przerywaną linią stoi 5, 6, 7, 8, 9, to dodajemy 1. Gdyby stało 0, 1, 2, 3 lub 4, to nie dodajemy nic. Czyli mamy 4,17 grama. Dobra, w zaokrągleniu, więc oczywiście tutaj falę powinnam napisać. Teraz 7. Ile wody i ile soli należy użyć, aby otrzymać roztwór 4% o masie 400 gram? No to CP 4%, masa roztworu całego 400 gram, masa wody pytajnik, masa soli pytajnik. No to najłatwiej, że CP to jest masa soli przez masa substancji przez masa roztworu razy 100%. No to tu mamy 4 równa się masa substancji przez masa roztworu 400 razy 100%. Dzielimy na 100% i mamy ms przez 400. Tu się ładnie skróci i mogę teraz razy 400 obustronnie pomnożyć. Więc masa substancji będzie 1,25 razy 400. No to mogę skrócić, tak? W 125 mieści się 4 razy, ale tu mamy 400, więc będzie 16 po skróceniu. Czyli masa substancji 16 gram. Masa wody. Tak, masa wody. To wiemy, że cały roztwór to jest woda i substancja, czyli od masy roztworu muszę odjąć masę substancji, czyli będzie 384 gramy. I jeżeli odpowiedź jest wymagana, oczywiście zapiszcie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy ten film Wam się podobał. I może jakąś łapkę do góry albo subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was na app.matematykagryzie.pl. Znajdziecie tam mój pełny kurs krok po kroku od zera do szkoły podstawowej, do szkoły średniej, kurs do egzaminu ósmoklasisty, kurs do matury podstawowej i rozszerzonej.